Wybraliśmy się tu dla uczczenia 52. rocznicy wielkiej gałęzi przemysłu spirytyzowego. Chociaż państwowy monopol spirytusowy powstał dopiero w 1919 roku, gorzelnictwo jako przemysł narodziło się już wraz z rozbiorami około 1800 roku i dzięki właściwej opiece władz przybiera od razu dynamiczne tempo rozwoju, a procesy technologiczne osiągają wysoki poziom. I tak w roku 1806 do odpędu wprowadzono banie, a wkrótce potem mieszadło. Zwyczajne korki z lakiem wypierane zostają przez kapsle metalowe owiane dwustronnie cynowane. Korki kupiłem, jakie? Jakie korki? Korki, jakie? Do wysokiego napięcia, 20, 35, kupiłem. Bo mnie kto prowadził? Bóg Wszechmogący, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bóg mnie informował, a że wypiłem, to wypiłem, bo mnie namówili sąsiedzi, wypiłem dwa kieliszki, to dwa, trzy, to trzy, więcej nie wypiłem. Wypiłem większą ilość, żygałem, dlaczego? Bo organizm alkoholu nie przyjmuje. Nie piję i pić nie chcę. Kto mnie namówi, nie wiem. Kto mnie zabije, nie wiem. Gdzie wracam, nie wiem, co będzie w Polską Ludową, nie wiem. W 1944 roku w wyzwolonym Lublinie powstaje państwowy monopol spirytusowy. Pierwszym jego zadaniem było zorganizowanie rozlewu wódek na terenie całego kraju. Zachodzą głębokie zmiany nie tylko w organizacji przemysłu spirytusowego, ale także w technologii. Znamienny jest postęp techniczny i modernizacja. To żona mówi, że ona tych głosów w ogóle nie słyszy. Nie słyszy. Ona nie słyszy tych głosów, absolutnie. Natomiast raz było tak, że w ogóle brali aparat jakiś w ogóle tego, biały dzień przyszli z aparatem. No i do tego chcieli się też przez ten aparat. Mówili, ścięta ode mnie ścięta. No i mówili w ogóle pana tego i powinniśmy, żeby dostać ręce. Przy sobie nie. Jak mi macie mordować, bo powiedzieli, to będą czpiekać, a czyty wyjmować, tam inne rzeczy. Ja po cholerę mają w ogóle nie mordować, to już lepiej samemu. To ja zdecydowałem się do tego stopnia, że w ogóle, prawda, podłożyć pod koła tramwajowe. Bo już była noc. Dzięki wszystkiemu, bo ja się nie zastanawiałem, co robię, bo bym zrobił nieszczęście dla motorniczego. Dla motorniczego, bo dla mnie już życie się nie rozchodziło. A do tego stopnia, a już nie wiedziałem, co zrobić z tego wszystkiego. Ciekawym ulicami, gdzie się dało. No ale oto czyli mnie już w końcu nie dostali. Zaciągnęli mnie na takie jeziora. Tam mnie przywiązali do takiej kłody. Normalnie przywiązali na brzuchu. Ręce z rękoma do tyłu. Nogi tak samo do tej kłody. Przywiązali kamień do szyi. Obleli benzyną. I puścili. I zapalili. Zapalili, puścili na jezioro, na wodę, pchnęli mnie na jezioro i poszedłem na dno w tym wszystkim. No i woda ten pożar ugasiła widocznie, bo po tym czasie wypłynęłem. A oni czekali już na brzegu. A pan widział pod wodą wszystko? Widziałem pod wodą krzewy, kamienie. I widziałem człowieka nad wodą stojącego. Ile pani ma lat? 24. 7 rocznika 1907 roku. A teraz który mamy rok? Który rok mamy? 71. A pani się urodziła? 1907. I ma pani lat ile? 24. No więc oni chodzili po mieszkaniach, pukali, że mają do sprzedania tam. Ptactwo tam. Jakie ptactwo? Kanarki, papuszki. To dzisiaj tak nosili w klatce, czy jak? Nie, to wczoraj. Wczoraj? Tak. I gdy zapukany, tworzyłem, patrzyli dwóch muratów i dwóch takich chłopczyków małych. Pytają się, czy nie kupię coś z ptactwa albo z tych owadów. Pytam się, co mają. To więc ten jeden mówi, że są mi węże. Pytam się, a ile pan chce za węże? A on mówi 20 zł za 3 sztuki. No więc ja wziąłem za 20 zł. I jeszcze do tego dostałem słoik mrówek. No i gdy kupiłem, to musiałem ich wsadzić w poduszkę, kiedy znalazły się tam. A nie pamiętam,
jak ja to zrobiłem. I co z tym wężami było? Teraz nie widzi pan nic tutaj, w tych pościeli. Niech pan dobrze się jej przyjrzy. Kropki czerwone. Kropki czerwone. Różowe. Różowe kropki. Co jeszcze? Czy jakich zwierząt nie ma? Delirium. Gdzie co delirium? Tutaj pisze. Gdzie pisze? Tu delirium pisze. Już złapam. Wiem. Jeszcze. Tą koronkę mam, że nie wiem. Wiem. Przemysł spirytusowy ufnie patrzy w przyszłość. Tempo produkcji alkoholu będzie stale rosło, wynoszące od 3 do 5% rocznie. Obecne linie rozlewnicze o wydajności 6000 butelek na godzinę zastąpione zostaną nowoczesnymi urządzeniami o wydajności 12000 i więcej butelek na godzinę. Wzrośnie zaplecze naukowo-badawcze, ulepszony zostanie system zarządzania.